Polski, klaczka o nazwie Ambasada, najstarsza z tej, nie, przepraszam, widocznie była później zgłoszona, w związku z tym jest to młoda klaczka, chociaż umieszczona jako ostatnia w grupie, ale tak jak powiedziałem, wynikło prawdopodobnie z późnego zgłoszenia tej klaczki do czempionatu. Urodzona jest 9 lipca 2018 roku, a więc tylko dopiero roczna klaczka. Córka zimnokrwistego belgijskiego ogiera Kosto, chociaż ten ogier jest dopuszczony do rasy Arden francuski. Matka Ardenka francuska o nazwie Arden. Właścicielem jest pan Mieczysław Aszkiełowicz z miejscowości Jonkowo, województwo warmińsko-mazurskie. Szanowni Państwo, ponieważ oceny się ułożyły w ten sposób, że mamy dwie klacze z oceną 40 punktów, jedną 40,5. Spośród tych trzech będzie wybierany czempion i wicechampion w grupie. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze klacz ostatnia, która jest oceniana. Zobaczymy, jak wyjdzie ta klacz. Ale uprzedzam wcześniej, mówię, żeby hodowcy klaczek numer katalogowy 1, 3 i 6 byli przygotowani do szybkiego podprowadzenia. Teraz jeszcze prosimy o wstęp raz, jeżeli komisja potrzebuje. Nie potrzebuje, za pierwszym razem dobrze zaprezentowana była w wstępie, więc komisja wszystko widziała, co należy. Przypominam, klacz Ambasada, młoda, roczna dopiero. Pana Mieczysława Aszkiełowicza, województwo warmińsko-mazurskie. Prosimy o ocenę typu rasowego. 9. Głowa, szyja, kłoda. Osiem. Prawidłowość budowy kończyn kopyt, czyli dolnej części konia. 7. Ruch wstępie 8.
A w kłusie 7,5. Punkty ujemne. Pół punkta ujemnego. Razem to daje 39 punktów. Tutaj prezentowana klaszka jest bardzo dobrym typie ardeńskim. Na dobrych kopytach. Tutaj miała dobry zadatek w ruchu, natomiast była nieregularna. No i tutaj zastrzeżenia do spodu jeszcze, ale to hodowca jakby chciał, to proszę. Dziękuję. Dziękuję, proszę o podprowadzenie do